przyjmować od Ducha Świętego zmianę. Jako mężczyzna ja tworzę poczucie bezpieczeństwa. I mój wymóg poczucia bezpieczeństwa w związku z Agatą jest zupełnie inny niż jej w stosunku do mnie. My to inaczej rozumiemy i czujemy. Ja powiem tak, to bardzo, bardzo prosto. Ja nie wiem, jak do końca. Na przykład ja dzisiaj nie wiem do końca. Uczę się tego. Mogę powiedzieć, że ja się tego uczę dzisiaj. Co to znaczy dla Agaty poczucie bezpieczeństwa? Ja się uczę tego. Nie jestem w stanie powiedzieć, że ja to opanowałem, ogarnąłem, nie? Bo z mojego punktu widzenia jest to coś innego, z jej punktu widzenia jest to coś innego. I to jest bardzo, to jest w ogóle bardzo mistyczne. Tego trzeba się nauczyć, bo to jest nauka drugiego człowieka, może to jest nauka drugiego człowieka. Żeby bliskość mogła się realizować, potrzebne nam są cztery elementy. Po pierwsze jest to dawany czas. Po drugie jest to wkładany wysiłek. Po trzecie składana ofiara. Po czwarte przyjęta postawa. Bliskość na tym się opiera. Dawany czas, wkładany wysiłek, składana ofiara i przyjęta postawa. Czas to jest coś, co po prostu jest. Nie pociągniesz go głębiej dalej. Nie stworzysz. Trzeba ten czas wykorzystać. I kiedy mówimy o bliskości, to musimy podjąć decyzję wykorzystania na maksa czasu, który mamy. I chcieć ten czas uznać za skarb. Bycie blisko, tak? Wymaga czasu. Tego czasu jest, ile jest. I trzeba go zagospodarować na maksa. Nie ma czasu na tracenie czasu. W bliskość wkładamy wysiłek. Częstokroć przebijając się przez codzienne zmagania ze zmęczeniem, różnymi niechęciami, które zaproponował nam codzienny świat. Ale ukierunkowanie na bliskość, modlitwa w tym kierunku będzie powodowało, że ona będzie istnieć. Składana ofiara to położenie siebie dla tego drugiego człowieka. Dam Ci siebie, abyś był blisko przy mnie. Więc nie będę Ciebie ciągnął, tylko dam Ci siebie, abyś był blisko. Nie będę żądał, tylko dam Ci siebie. Przyjęta postawa, czyli nie robię tego, bo chcę coś załatwić, chcę coś osiągnąć, chcę coś sobie postawić gdzieś kropkę nad i, tylko dlatego, że to jest ważne. To jest ważne. Trzeba być zorientowanym na to, czego się chce, czego się potrzebuje. Czego partner twój potrzebuje. Szukanie potrzeby partnera. Czego on potrzebuje, czego ona potrzebuje. Ten kierunek to, co mogę dla niego czy dla niej zrobić. W jaki sposób. Co ja mogę dla niego, dla niej zrobić. Ten kierunek podążania ku bliskości.
bliskości to też tworzenie przestrzeni zjednoczenia, tworzenie czegoś w tym czasie, w którym jesteśmy. Z różnych elementów, z tego, co posiadamy. To nawet są banalne sprawy. Bycie w jednym miejscu, obejrzenie jednego filmu, jakaś rozmowa, cokolwiek. I też na tym kierunku rozwijamy sferę wzajemnego przyciągania, czyli patrzymy, czym my ciągniemy naszego partnera, czym. Jakimi przejawami siebie, słowami, zachowaniami, wyglądem, czym my ciągniemy. Wiecie, bliskość, przyjaciele, to jest mały dystans między dwoma obiektami. Mały dystans. Pierwsza Królewska 8:59 mówi, będą te moje słowa blisko Pana Boga w dzień i w nocy, aby potwierdzał prawo swojego sługi stosownie do potrzeb każdego dnia. Bliskość to stan stały w małżeństwie. Stały stan. Bliskość daje w praktyce małżonkom prawo do całego siebie. Bliskość to też najkrótsza droga do realizacji potrzeb małżonków. Psalm 73:28 mówi, moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Bliskość to drzwi do szczęścia. Bliskość powoduje jasny obraz przyszłości. Kiedy jesteśmy blisko ze sobą, my jasno widzimy naszą przyszłość. I bliskość też wytwarza chęć jeszcze głębszej komunikacji. Rzymian 10:8 mówi, blisko Ciebie jest słowo, słowo wiary. Bliskość wzbudza i pogłębia wzajemne zaufanie. Wzbudza i pogłębia wzajemne zaufanie. Nad bliskością pracujemy, o bliskość dbamy, w bliskość się angażujemy i na bliskość się otwieramy. Praca, dbanie, aranżacja i otwieranie się. Taka jest bliskość. Ona tego potrzebuje. Człowiek jest stworzony do więzi. A małżeństwo służy do spełnienia potrzeb tej więzi. Wiecie, dlaczego człowiek ulega pokusom? Dlatego, bo chce spełnienia pragnienia więzi. Dlatego człowiek ulega pokusom. Po prostu. Dlatego człowiek ulega różnym pokusom. Chce jakieś więzi z kimś. Chce za pomocą różnych rzeczy osiągnąć tą więź. Jeśli w małżeństwie nie ma spełnienia pragnień o więzi, to będzie mąż czy żona szukać ich gdzie indziej. To jest prawo, które funkcjonuje. A więź albo będzie, albo i nie będzie. Kiedy nie będzie, to człowiek i tak będzie szukał więzi. Normalne. Dlatego trzeba dbać o więź. Dlatego trzeba komunikować miłość sobie nawzajem ustawicznie, kiedy tylko to jest możliwe. Podnosić się wzajemnie w trudnych chwilach. Wiecie, kiedy człowiek buduje bliskość, buduje więź, to nie musisz czuć tego, co czuje małżonek, bo ty naprawdę nie wiesz do końca. Coś czujesz, ale nie wiesz do końca, co on czuje. Ty bądź po prostu
realizację Jego uczuć wobec Ciebie. Bądź gotów na to. Bądź na to gotów. Niech to się realizuje, co On czuje. Bądź tak blisko, niech to się zacznie realizować. Bądź gotów też na wsparcie. Zawsze. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o budowanie bliskości. Wiele rzeczy nie zrozumiecie o sobie. Ale to, że nie rozumiesz różnych rzeczy o swoim mężu czy żonie, to nie oznacza, że nie możesz jemu okazać przyjaźń. Że ty nie możesz wejść jeszcze bliżej. Ty nie musisz zawsze rozumieć. Ale możesz wejść bliżej. Możesz być przyjacielem. Dlatego nie modlisz się nawet o to, że chcesz zrozumieć. Ale o to, że ustanawiasz bycie przyjacielem. Bardzo dobrą rzeczą jest myślenie o cnotach i zaletach współmałżonka, a nie o jego wadach. A nie o trudnych rzeczach, których doświadczaliście. Bo umysł, to tym, czym go wypełnisz, to będzie później w sposób automatyczny realizował w tej relacji. Kiedy skupiasz myśli na czymś, to tak jakbyś się modlił do tego. I zaczynasz ściągać, tak? Tą przestrzeń. Myślisz o tym, co w tym człowieku jest najpiękniejszego, najzacniejszego, największego. I zaczynasz się przepełniać. Zaczynasz się przepełniać tym człowiekiem. Potem tak naprawdę bardzo ci ciągnie do tego człowieka, ponieważ jesteś przepełniony tym człowiekiem. W pewnym sensie zbudowałeś sobie tego człowieka w środku siebie. Myślałeś o jego zaletach, myślałeś o jego sukcesach. Myślałeś, tworzyłeś, kreowałeś. Nie myśl o jego wadach, słabościach, upadkach. Nie myśl o tym. Nie kumuluj tego. Bo będzie cię odpychało. Będzie cię odpychało, będzie powstawała niechęć. I będziesz oddalał się z miejsca więzi. No bo jakże mogę się zbliżać do czegoś, co takie właśnie jest. Nasze umysły sobie układają rzeczy w równych rzędach. Kiedy rozważasz o mankamentach swojego męża czy żony, to układają się całe rzędy czarnych sztachet. Wielkie płoty powstają. Płoty. I nie chcesz tam podejść już. Nawet ci się wydaje, że już nie możesz. Bo powstał płot. Ona jest taka, on jest taki. Jej tego brakuje, on to powinien. A kiedy jesteś przepełniony tym, co jest piękne w tym człowieku, zacne, wspaniałe, to nie tylko nie ma płotów, ale zaczyna działać prawo przyciągania. Tam cię ciągnie. Gdzie to piękno? A to piękno w zasięgu ręki. Patrz na to, co komunikujesz w tej więzi. Ja powiem tak. Ja nie tylko nie budowałem więzi prawidłowo, ale jeszcze niszczyłem wszystko. Poprzez moje słowa, zachowania.
wiesz, ty w końcu zaczynasz wierzyć w to, co sam stworzyłeś. Zaczynasz wierzyć. Bliskość, ona wymaga od nas odważnego wejścia w zupełnie nieznaną strefę. Zupełnie nieznaną strefę. I też wymaga od nas ryzyka, że zostaniemy tam ranni. Wiele małżeństw trzyma dystans, bo zbliżenie grozi byciem rannym. Więc dobrze trzymać dystans. Ale trzymając dystans, małżeństwo nie będzie się rozwijać. Ono nie da rady się rozwijać. Może trwać jakoś. Ale ja nie chcę, żeby w moim życiu było jakoś. Rozumiecie? Ja umiem żyć, jak jest jakoś. Dobrze umiem żyć, jak jest jakoś. Ale to się nie tak żyje. Bliskość, więź są mega istotne. Tutaj zachodzą najgłębsze relacje miłości, akcje miłości. Pozwól jemu lub jej wyrażać się. Niech się wyraża. Wyraża. Nawet niech narzeka. Wtedy dowiesz się, co zmienić w sobie, jak się modlić. Dowiesz się tego, bo może byś się nie dowiedział, czy nie dowiedziała. Dla wielu ludzi w bliskości jest taka granica. Polega ona na tym, że unikanie oskarżenia przeszło w unikanie otwartości na siebie nawzajem. Nie będę otwarty, nie będę otwarta, bo zostanę oskarżony. A jak się jeszcze w tym wszystkim otworzy, tak? Będę ranny i codziennie będę przebywał w jednym pomieszczeniu z osobą, która mnie zraniła. Nie chcę tam. Jak możesz odejść gdzieś z tego miejsca, kiedy ktoś zranił, nie oglądać tej osoby, to zupełnie inaczej się kuruje. Zupełnie inaczej kuruje. Nie trzeba zbierać problemów, żeby jednego dnia je rozwiązać. W bliskości trzeba komunikować to, co się czuje na bieżąco. Komunikować to, co się czuje na bieżąco. Ja nie wiem, czy to się dobrze czuje, czy źle czuje. To nie jest ważne teraz. Czy ty dobrze czujesz, czy źle czujesz. To nie jest nawet kwestia wyrażenia swojego zdania, tylko to jest kwestia wyrażenia tego, co ja czuję. Wyrażenie tego, co ja czuję, to nie jest wyrażanie swojego zdania. Zdanie każde musisz argumentować. Uczucie po prostu jest. Chcę, żebyście to zobaczyli. To jest bardzo ważne w bliskości. Czymś innym jest wyrażenie swojego zdania, bo zdanie musisz argumentować zawsze. Ale to, co czujesz, nie wymaga argumentacji, bo to jest komunikat, co czujesz. I to nieważne, czy ty dobrze czujesz, czy ty źle czujesz. Ważne, że musisz to komunikować. Będąc blisko, tak się funkcjonuje.
Komunikujesz, jak się czujesz, źle się czuję. Czuję się zraniony. Tak się czuję. Nie wiem, czy ja się. Może ja się mylę. Ale się tak czuję. Wiedz o tym. Ty wiesz o tym, że ja się tak czuję. A ty nie mów mu, ty się nie możesz tak czuć. Bo tak jest, bo ty nie czujesz się zgodnie z prawdą. Bo to nie na tym poziomie, co się rozmawia. Tak się czuję. O tak, mam tak. Może to krzywe, może proste, ale jestem blisko ciebie i ryzykuję teraz informację, że jest mi trudno. I zostawisz to. Zawsze człowiek się będzie ścierał ze sobą. Rozumiesz? To nie ma kwestii, że się nie ścierasz. To jest kwestia tego, że tworzysz bliskość mimo ścierania. Rozumiecie? I komunikujesz to, co czujesz. Pracujesz nad jeszcze większą głębią tego, żeby być jeszcze bliżej. Może jeszcze bardziej się będzie ścierał, to nieważne. Ale aktem woli idziesz głębiej. Rozumiesz? Ucz się mówić w tym wszystkim, miłośnie. Ja miałem przez lata opracowany taki system, który mógłbym zacytować od pierwszej ode mnie. Taki rodzaj komunikacji ogólnej. Które stosowałem w ogóle w całym swoim życiu do wszystkich i do każdego. Polegało to na tym, że odpowiednim zachowaniem, tonem głosu i odpowiednimi słowami zawsze odchodziłem, tak, z miejsca, które mogło stać się miejscem wejścia w bliskość. Byłem mistrzem w rozwaleniu najlepszych sytuacji życiowych. Tak. Ja dalej się uczę bycia blisko, więc nie mogę powiedzieć, że posiadłem to, ale mogę powiedzieć, że się staram. Z całego serca się staram. Nie obmykam w tym. Jestem tą stroną ukierunkowany. Już nie mam tego systemu komunikacji od pierwszej. Już nie mam tego we mnie. Tego na pewno we mnie nie ma. Mogę mieć trudniej, mogę nie wiedzieć, pomylić się. Uczę się najpierw otwierać serce, a potem uszy. Później na końcu. Uczę się tego. To taki kierunek. To tak działa w bliskości. Serce, uszy, buzia. Serce, uszy, buzia. Tak działa. I tak w małżeństwie musi być. Chcę, żebyście tworzyli bliskość w słowach. Tworzyli komunikację pochwał. Chcę, żeby w naszej wspólnocie, w naszym zespole, w małżeństwach kobiety mogły się spokojnie położyć w poczuciu bezpieczeństwa, a mężczyźni mogli stanąć sobie prosto w poczuciu docenienia. Rozumiecie? Wtedy to będzie biegło do przodu. Wtedy będziemy szczęśliwi i będziemy światłem dla innych ludzi.
oskarżałem, żeby się bronił. Przerywałem. Wszystko ustawiałem w takim miejscu podporządkowania temu, aby nie pójść bliżej. Uczcie się, żeby w byciu blisko nigdy się nie zatrzymać. Rozwijać wasz język miłości. System przebaczenia. Czułości. Uczcie owijać się emocjami. Owijać. A tak musi działać. Trzeba się owijać emocjami. Nie stać po dwóch stronach i próbować się dotykać. Tylko śmiało podchodzić i owijać się tymi emocjami. Módlcie się o siebie. Dzień w nocy. Ja wierzę w to, że w bliskości przy jednoczesnej otwartości na Ducha Świętego światło Boga wpływa na dłużej. Zrobić doświadczenie. Przeczytam takie zdanie i któraś z pań niech je zmieni. Bo ja je przeczytam. Taki sposób, który jest przeciwny bliskości. Antymiłosny. Taki normalny komunikat małżeński. Gdybyś był prawdziwym mężczyzną, to byś się zajął dziećmi. Zmień. Może jesteś prawdziwym mężczyzną, zajmij się tym. Tak, bo tak dobrze zajmujesz się dziećmi, tak dobrze sobie radzisz. Ja bym chciał jesteś prawdziwym mężczyzną. I jak to trzeba w ogóle kombinować, żeby faceta docenić? Każdy wyrazi swoją potrzebę. Czy wy wiecie, jakie to jest ważne teraz, co my robimy? A wiecie dlaczego? To jest coś, co diabeł wmontował ludzi. Zło zastąpił dobre, kłamstwo fałsz. Czy ona ma złe intencje? Ona nie ma złych intencji, mówiąc do niego taką rzecz. A ten komunikat, który ona powiedziała, to jest komunikat, który zamyka bliskość. Rozumiecie? Bardzo prosty sposób. On się dowiaduje, że nie jest prawdziwym mężczyzną, że zaniedbuje obowiązki domowe. Dowiaduje się też, że w ogóle nie liczy się z tym, że oni mają dzieci i że wszystko jest nie na jej głowie. Ja nie mówię, że się nie wydarzyła właśnie trudna sytuacja, że coś nie trwa. Trwa. Pytanie, w jaki sposób
Mamy realizować więź. Co zrobić? Jak to zrobić? A pojęcie takie, że masz Ducha Świętego, to mogę robić co chcę i komunikować co chcę, to jest wielki błąd. Nie. Zobaczcie, panowie, gdybyś przed ślubem tak wydawała pieniądze, to by nigdy się z tobą nie ożył. Na to, co diabeł robi w naszych emocjach. Właśnie częstokroć w sytuacjach, które wymagają, które są bardzo napięte i trudne, tak? Uwolnienie komunikatu, który wielokrotnie ma u swojej podstawy wyśmianie diabła, jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka może być. Bliskość to pewnego rodzaju deklaracja, że nie oddamy terenu diabłu. Nie dotkniesz diabłem mojej relacji z moją żoną. Może nie jestem jeszcze najlepszy w tym, co robię, ale będę się starał. Obrócę w żart to, co we mnie w tej chwili tworzy się jako wielka krucha. Rozumiesz? Ukierunkuję się miłośnie, zbliżę się. Stanę prosto. Nie dam się. Nie uwolnię czegoś, co doleje oliwy do ognia. Nie będę patrzył, czego nie mam i czego mi jeszcze brak. Stworzę coś, co w tej chwili zmieni całą sytuację. Dlaczego? Bo ja wiem, że chcę być blisko. Chcę być blisko. Przyjaciele, małżeństwo jest miejscem, w którym możemy doświadczyć Boga. Na poziomie bardzo głębokiego zbliżenia się do siebie. Rozumiecie? Możemy doświadczyć Boga. Pytanie, czy my będziemy chcieli tak doświadczać tego Boga? Czy my będziemy chcieli tego w naszym małżeństwie? Czy my tego będziemy chcieli? Czy też będziemy chcieli jedynie trwać w takiej hybrydzie, w czymś połowicznym, częściowym. Rozumiecie? Bo ja tak nie chcę na przykład. Mnie takie coś nie interesuje. Pokochałem mojego Boga, pokochałem prawdę i chcę, żeby w małżeństwie moim to się realizowało. Zależy mi na tym. Modlę się w tą stronę, dbam o to, jak potrafię.
walczył w ten sposób, że nie nachalnie, nie będę też przechodził nigdy samego siebie. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że poszedłem w tą stronę i będę w nią szedł. Bo wiem, że bliskość to jest coś, co małżeństwo po prostu ma i gdzie indziej tego się nie odnajdzie. Nie będę się martwił, że popełniam błędy i odnoszę chwilowe porażki. I nikt z małżonków nie powinien martwić się, że odnosi chwilowe porażki. Tylko każdy z was, kto jest w małżeństwie, albo kto z was wejdzie w małżeństwo, powinien podjąć decyzję, że będę blisko za wszelką cenę. Jedyną granicą będzie granica prawdy, która nigdy nie będzie przeze mnie przekroczona, bo tam jest piekło. Ale w granicach tego, tej prawdy, będę rozpościerał miłość, będę tam po prostu żył, będę blisko. Tego nie obwarujemy różnymi zasadami. Nie da rady. To trzeba chcieć przeżywać. Po prostu. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję za ten czas. Ojcze, chcę, żeby te słowa, one wywierały wpływ na każdego z nas, Ojcze, a oddali się w Tobie też. Ja wiem, Duchu Święty, że Twoja prawda, ona jest wyswobodzająca. My chcemy, Panie Boże, aby nasze małżeństwa były odzwierciedleniem Twojego serca. My ustanawiamy raj w naszych małżeństwach. Tutaj w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim Obóz Boży. My ustanawiamy, że żadne z małżeństw, które jest już zawarte, ono nie odniesie porażki. Będzie coraz większe i potężniejsze. A ludzie będą coraz bliżej siebie. A te małżeństwa, które mają powstać, nigdy nie będą małżeństwami wyciągniętymi diabłu z gardła, ale będą inspiracją Bożego serca. I od początku będą budowane w sposób piękny, szlachetny, pełen prawdy i miłości. My otaczamy krwią Jezusa każde małżeństwo, które jest tu w Kościele i Zespole Apostolskim. I każde małżeństwo, które powstanie w Kościele i Zespole Apostolskim.